Cześć, tu Ernest. W tym filmiku przekażę wam kolejną garść informacji na temat sezonu 5. Fortnite na swoim Twitterze oficjalnie zapowiedziała nam sezon 5, stawiając taki oto post z dopiskiem 3 dni do sezonu 5. Na załączonym zdjęciu widać maskę jakiejś postaci, a nad nią pęknięcie, które dobrze już kojarzymy ze świata Fortnite. Może to oznaczać, że gdy niebo w Fortnite w końcu pęknie, to dosłownie wlecą do nas różne postacie, anomalie czy piasek. Tak, piasek. Jest to troszeczkę możliwe, ponieważ mogliście usłyszeć o przypadku pewnego gracza, któremu na pewnej części mapy rozsypał się piasek. Mógł to być po prostu błąd graficzny, ale temat ten przykuł uwagę Two Epic Buddies, dużych zagranicznych youtuberów, ale także skutecznych wydobywców danych i innych ciekawostek. W tle widzicie teraz filmik ich produkcji. Udało im się aktywować alternatywną, pustynną wersję mapy, ale tylko ze strony klienta, co oznacza, że widzi to tylko ten, który to sobie aktywował, a nie cały serwer. W jaki sposób to zrobił? Niestety nie wiem, ale co do samej mapy, wygląda to jak jedynie podmiana tekstur, na co mogą wskazywać wystające z dzibła trawy. Można jednak spekulować, że to sławne pęknięcie na mapę wysypie z powrotem wcześniej porwane rzeczy, a także piasek z pustyni, na której znajduje się burger z lepkiego lasku. By the way, sprawa z tym burgerem okazała się być o wiele ciekawsza niż myśleliśmy na początku, ale ktoś już to omówił przede mną, więc zapraszam do m.in. Hidona. Poza tym, na mokrych moczarach także pojawił się portal, ale ten, który dodawał na mapę, a nie zabierał. Wczoraj przyniósł nam ten oto wóz, co było dla mnie zaskoczeniem. Myślałem, że zobaczymy w tym miejscu szkielet, a nie ten ogromny wóz. Pęknięcie na niebie za to, jak zawsze się powiększa i jeszcze kilka dni i pęknie. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.